Szanowni Państwo, zacznę od tego, że jestem pod wrażeniem. Cieszę się, że Państwo tu jesteście. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu już po raz drugi zorganizowała konkurs fotograficzny. Tym razem pod nazwą Pozycje książkowe. Właśnie dzisiaj zostaną ogłoszone wyniki tego konkursu. W związku z tym serdecznie witam wszystkich przybyłych. Witam przede wszystkim uczestników konkursu, bo to dla Was, dla Państwa został ten konkurs ogłoszony. Bardzo miło nam gościć Państwa. Powitaliśmy Państwa różami. Mam nadzieję, że wszyscy otrzymali. Bardzo spodobał nam się ten zwyczaj pochodzący z Katalonii. To tam od początku XX wieku obchodzone jest święto narodowe, kiedy to w tym dniu właśnie obdarowują się ludzie różami, czerwonymi różami oraz podarunkami. Najczęściej są to książki. Ten zwyczaj przenosi się na inne kraje. Jest to ten dzień, czyli 23 kwietnia, jest symboliczny dla literatury światowej. W tym dniu zmarli między innymi Cervantes, Szekspir, urodził się na przykład Nabokow. Od 1995 roku to święto ogłoszone zostało przez UNESCO jako Światowy Dzień Książki. Doroczne święto, które ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Chyba Państwo nie dziwią się już, że właśnie ten dzień wybraliśmy na ogłoszenie wyników naszego konkursu fotograficznego. Celem naszego konkursu było, dla którego w tym roku przyjęliśmy bardzo szeroki temat. Pozycje książkowe, to uznaliśmy, że to temat pobudzający wyobraźnię, dający szerokie pole popisu. Celem tego konkursu było ukazanie emocji płynących z czytania. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami zainteresowanie konkursem było spore. Otrzymaliśmy pracę, ponad 200 prac, prawie 100 autorów. Mapa pokazuje miejscowości, z których napłynęły do nas prace. Jak widać, konkurs ma zasięg ogólnopolski. No widać, że uaktywniła się Polska Północna, Centralna, Południowa. Nad wschodnią częścią naszego kraju musimy jeszcze troszkę popracować. Niemniej i tak dla nas radosne to jest, że tyle prac do nas napłynęło, że konkurs ma tak duży zasięg, że spotkaliśmy się z tak dużym odzewem. Zanim przejdziemy do wyników naszego konkursu, chciałabym Państwa zaprosić na spotkanie z gościem specjalnym. Pan Radosław Brzozowski to fotograf z wieloletnim doświadczeniem. Dyrektor Trójmiejskiej Szkoły Fotografii. Tworzy zarówno prace plenerowe, jak i studyjne. Od portretów, przez akty, do fotografii reklamowej. Jest twórcą, autorem podręczników, tłumaczem książek z zakresu fotografii i edycji zdjęć. Jest doświadczonym pedagogiem, dydaktykiem, tłumaczem, jak mówiłam. I myślę, że dzisiaj będzie nas przekonywał, że fotografia nie musi być cyfrowa. Prosimy o informacje o technikach fotograficznych. Zapraszam serdecznie. Pierwsza sprawa, to co bardzo chciałbym Państwu pokazać, to jest to, że ta odbitka jest. To nie jest tak, że włączamy komputer, oglądamy sobie jakieś tam megapiksele, coś gdzieś w świecie wirtualnym, wrzucamy w wyszukiwarkę Google Graphics i nagle nam wyskakuje 1500 kopii tego samego zdjęcia, każde w innej jakości, każde wyglądające troszeczkę inaczej. Mamy zarzucony monitor, to jest żółto, mamy zanieczyszczony, to jest niebiesko. Właściwie
zdjęcie cyfrowe, ono nie istnieje. To jest dla mnie absolutna podstawa. Odbitek jest tyle, ile ja zrobiłem. W tej technice akurat, którą Państwo widzą, to jest guma dwuchromianowa, każda odbitka jest inna. Nawet ja nie jestem w stanie zrobić klona. Zakładając, że będzie mi się chciało siedzieć kolejne 15-20 godzin, oczywiście po to, żeby podjąć próbę zrobienia tej kopii. Natomiast to dalej nie będzie to samo. To będzie unikat, będzie jedyne takie zdjęcie. Jeżeli ja to zdjęcie komuś dam, bo go lubię, ja mu daję fizyczny obraz, fizyczne zdjęcie. Ja go już wtedy nie mam. Daję mu coś, czego można dotknąć. Tak jak było przez 150 lat historii fotografii. Jeżeli fotograf był uprzejmy dać komuś w prezencie swoją pracę, to było coś. To było coś, to była, słuchajcie, ręczna robota. To był czyjś wysiłek, czyjeś serce zostawione na papierze. Coś, co potem 100 lat później odkrywa się na strychu, patrzy na podpis z tyłu. Wow. Dzisiaj bym dał Państwu, pewnie poproszę po tym spotkaniu o zdjęcia z tego spotkania i pewnie ktoś mi da jakieś zdjęcie cyfrowe. Ale czy ja coś dostanę? No, dostanę jakąś tam pamiątkę oczywiście, ale no, zobaczę ją na ekranie. Druga sprawa, co ma dla mnie niesamowite znaczenie, to jest większa selektywność i zupełnie inna kultura pracy przy fotografii cyfrowej i przy fotografii analogowej. Za chwileczkę się troszeczkę bardziej rozwinę na ten temat. Natomiast pozostaje jeszcze element trwałości zdjęć. Zapewniam Państwa, że jeżeli ktoś nie postara się pomóc mi nożyczkami, tudzież innym ostrym narzędziem, to każde z tych zdjęć, które Wam pokazuję, przeżyje mnie. I to przeżyje mnie kilkukrotnie. Pewnie przeżyje też Państwa, nawet najmłodszych spośród nas, bo taka jest trwałość tych zdjęć. No i ostatnia sprawa, to jest kwestia możliwości manipulacyjnych. I teraz będę chciał o każdej z tych rzeczy mówić troszkę dokładniej. Zacznę od selektywności prac. Słuchajcie, wszyscy, chyba wszyscy dzisiaj fotografujemy. Czy ktoś z Państwa nie ma przy sobie aparatu fotograficznego? Nie wierzę Państwu. Nie wierzę Państwu. Pokazać? Telefonie nie wierzę. Proszę jeszcze uwzględnić to. Ja nie mam. Dobrze, jedna Pani. Dwie, trzy. A, teraz Państwu wierzę. Widzę pięć osób w takim tłumie, to tak. To niestety. Dzisiaj fotografujemy wszyscy. Tylko teraz popatrzmy na to, co robi przeciętny fotograf, fotoamator. Jak wygląda proces robienia zdjęcia? Biorę sobie ustrojstwo. Może być to takie ustrojstwo. Patrzę na telewizorek, kadruję. Pstyk. Pstyk. I tak dalej. Wracam do domu. 150 zdjęć na karcie. Wariant optymistyczny. Wariant pesymistyczny jest oczywiście dużo gorszy w zależności od pojemności karty. I tak naprawdę w tym momencie zaczynam powoli myśleć. Tak naprawdę zaczynam myśleć dopiero w tej chwili. Siadam przed komputerem, włączam kopiowanie zdjęć, idę sobie coś zjeść, w sam raz zdjęcia się skopiowały, 150 RAW-ów leży na komputerze, zaczynam je przeglądać, tu jest krzywo, tu mi się horyzont wylewa, to sobie przekadruję, tutaj się coś wypaliło, wyciągnie się, nie wyciągnie się. I tak dalej, i tak dalej. Cały proces myślenia nad zdjęciem odbywa się w domu, odbywa się na komputerze. Tak naprawdę 95% z nas padło ofiarą reklam, możliwości aparatów. Takiemu kodakowskiemu, ty naciśnij guzik, a komputer zrobi resztę. Znaczy nie tak to mówili, ale to dosyć podobnie wyglądało. Poza tym, potem wracamy z tych wymarzonych wakacji, jesteśmy gdzieś tam w pięknym zakątku, przychodzi czas, żeby zaprosić znajomych i odbywa się tortura. Kochani, chcecie zobaczyć zdjęcia z wyjazdu? Włącza się plazmę, czy cokolwiek tam kto w domu ma, podłącza się zrzut z karty, 3642 zdjęcia.
Zobaczcie, jakie piękne. Niestety przeżywam to raz na jakiś czas. Mam bliskiego przyjaciela, który fotografuje. Okej, fotografuje, powiedzmy, w swoim mniemaniu. I on właśnie z każdej wycieczki przywozi 3000 zdjęć z okładem. I jak już jakaś ofiara przyjdzie do domu, to natychmiast jest poddawana obróbce przez niemalże świętą inkwizycję oglądaniu tych 3000 zdjęć. Przerażające. W momencie, kiedy przede mną jest perspektywa wykonania odbitek takich, wykonania odbitek w technice historycznej, ja po prostu muszę być selektywny, bo na te 3000 zdjęć by mi życia nie starczyło. Raz, że nie pracuję wtedy na cyfrze. Znaczy okej, wielu z nas troszeczkę oszukuje i gdzieś tam ta cyfra jest. Na przykład te zdjęcia są skażone cyfrą. Tam gdzieś po drodze był negatyw cyfrowy. Chociaż akurat wyjściowy plik jest, wyjściowy materiał jest analogowy, jest to negatyw. Tylko chodziło o powiększenie do formatu i tu się naświetlalnia cyfrowa pojawiła. Natomiast staram się tej cyfry unikać z prostego powodu. Wiem, że bez cyfry mi pójdzie szybciej. Jeżeli ja sobie wezmę kamerę wielkoformatową, postawię, zaplanuję kadr, wyjdzie mi szybciej. Mam świadomość, że dobrze, wykonanie jednej gumy 2 dni. No, można nad kilkoma gumami pracować jednocześnie. No dalej, chcę zrobić 20 gum, tydzień, nie mój. Bardzo przyjemny tydzień, ale nie mój. No więc ciężko będzie mnie zmusić do tego, to muszą być naprawdę niesamowite zdjęcia, żeby mnie się chciało siedzieć i robić więcej niż 20 gum. Po prostu, to zdjęcie musi być tego warte. Jeżeli będę robił zdjęcie w jakiejś innej technice historycznej, nie wiem, w papierze solnym, w cyanotypii czy czymkolwiek, pójdzie to szybciej, dużo szybciej, ale cały czas nie będzie to radosne pstrykanie cyfrowe. Szczególnie, że tak jak mówię, gdzieś tam na początku musi być materiał analogowy, musi być klisza wielkoformatowa. I tutaj wracamy troszeczkę do kultury pracy Ansela Adamsa, który jadąc tam, gdzie w przyszłości miał powstać park przepiękny, zabierał ze sobą 4 klisze na kilka tygodni. 4 klisze, tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli, chodzi o klisze do wielkiego formatu, czyli o 4 kadry, nie o 4 rolki. I czasem nawet zrobił wszystkie 4, a czasem nie. W momencie, kiedy zaczynamy być selektywni, w momencie, kiedy zaczynamy myśleć o zdjęciach, one się nagle robią lepsze, nagle pojawia się dużo mniej tych nieudanych trafień. Ja widzę to po sobie, ja jestem jeszcze pokolenie szczęśliwie wychowane w fotografii analogowej, natomiast no, gdzieś tam też cyfra mnie dopadła bezlitośnie i w pewnej chwili wolność, w cudzysłowie wolność oczywiście, produkowania nieograniczonej ilości zdjęć cyfrowych też uderzyła. Szczególnie, że jak się pracuje z modelką i ja po 10 błyskach lampki i mówię, no dobrze, to już dziękuję. To ona jest niepocieszona, bo ona jest przekonana, że ja się nie postarałem, że ja odwaliłem lipę, że nie wiem, nie podobała mi się na szybko, więc już zdarzyło mi się kiedyś, mając w ręku aparat analogowy, błyskać samym wyzwalaczem, żeby tylko widziała, że błyskam, żeby było dziewczę usatysfakcjonowane. Natomiast zdjęć tak naprawdę zrobiłem 14, bo tyle miałem na rolce i całkowicie wystarczyło, bo nie było powodu, żeby ciągnąć więcej. Natomiast zawsze jak anegdotę opowiadam, że 4 lata temu pojechałem na moją podróż życia do Syrii, do której pewnie prędko nie wrócę, bo no, muszę się najpierw uspokoić. Popełniłem ten błąd, że wziąłem aparat cyfrowy. Na szczęście wziąłem również aparat normalny. Zrobiłem jakąś zupełnie nieprzytomną ilość zdjęć na tej cyfrze. Nie wiem, ile ich było, ale była to dziwna ilość. 4 lata zajęło mi przejrzenie. Już nie pamiętam. Znaczy, ja mam dość mało czasu, więc to nie jest tak, że 4 lata siedziałem non-stop nad tymi zdjęciami. Natomiast zanim na spokojnie to wyselekcjonowałem, to minęły 4 lata. Już nie bardzo pamiętam, gdzie byłem. Zrobiłem w końcu ostateczną selekcję, chcę z tego zrobić gumy. Zamknąłem się w 37 zdjęciach i okazało się, że 34 z tego są analogowe. Więc ja zadałem sobie pytanie, po co ja w ogóle ciągnąłem tą lustrzankę cyfrową, po co ja w ogóle te wszystkie zdjęcia robiłem cyfrowe. Technika historyczna, słuchajcie, tu się
To nawet nie jest lustrzanka cyfrowa, to nawet nie jest średni format. To jest kamera wielkoformatowa. To wymusza zupełnie inną kulturę pracy. Ja od razu też powiem trochę o mitach związanych z kosztami, które tutaj są, bo to jest bzdura, że to jest takie drogie. I to jest bzdura, że trzeba mieć jakiś super specjalistyczny sprzęt i równie nieprawdziwe jest, że trzeba mieć jakąś super pracownię. Nie zdjęcia się pod prysznicem suszą jest dobrze. W każdym razie wyobraźcie sobie teraz kulturę pracy z kamerą wielkoformatową. 12 kilo, no zależy jaka, bywa mniej, bywa więcej. Statyw o odpowiednim udźwigu. No więc idę robić zdjęcia bez aparatu, no bo wiadomo, nie będę go nosił na plecach. Szczególnie jeszcze, że mój jest na szynie, a nie składany, więc sobie w ogóle się niewygodnie nosi. No, jest fajny kadr. Znalazłem coś, co mnie naprawdę zafascynowało. No to teraz trzeba wrócić do samochodu, wziąć aparat. Patrzę na ten kadr, czy on jest tego wart. Jest. Dobrze. Idę, taszczę statyw, taszczę aparat, patrzę na ten kadr drugi raz. Chce mi się to rozstawiać. W 50% wrócę do samochodu. Chce mi się rozstawiać, rozstawiam. No teraz tak, 10 zł za kliszę, bo to wielki format. Pół godziny w ciemni, żeby to wywołać. Kolejne parę złotych. Pół godziny potem, żeby zrobić odbitkę. Patrzę na ten kadr, chce mi się. Robię zdjęcie. Słuchajcie, wracam potem do domu, na 10 negatywów mam 9 dobrych, takich, które chcę. Jeden się zawsze coś tam omskie, ale 9 jest dobrych. To teraz powiedzcie mi, kto z was ma 9 na 10 dobrych zdjęć na cyfrze? Takich, które są naprawdę dobre. To wszystko, co się dzieje po drodze, chce mi się, nie chce mi się, to jest potem w Photoshopie, czy w jakimś tam innym bridge'u, delete, albo zerowo gwiazdek, to jest to samo. Ja po prostu przenoszę, może inaczej, nie ja, bo to nie do końca jest takie moje świadome działanie, bo teoretycznie mógłbym robić to samo z aparatem cyfrowym. Tylko, że nie robię. I nie znam nikogo, kto robi, szczerze powiedziawszy. Paru dobrych fotografów znam. Technika, z której korzystam, zmusza mnie do przeniesienia myślenia przed naciśnięciem guziczka. Ja mam jeszcze taką dodatkową swoją fobię, że strasznie nie lubię zmieniać negatywów w kasetach, korzystając z rękawa ciemniowego. To jest niewygodne, nieporęczne. Więc jak już biorę te dwie kasety, cztery negatywy, to bardzo się staram uniknąć konieczności przekładania klisz. Czyli zwykle się na czterech zdjęciach kończy i super. Słuchajcie, niewiele jest naprawdę miejsc, które są warte więcej niż czterech zdjęć. W których znajdziemy więcej niż cztery zdjęcia, które będziemy naprawdę chcieli wykorzystać. No, jaki jest to warte, no to trudno. Siadamy, rękawik ciemniowy, przekładamy i tak dalej, da się. Ale trzeba się bardzo poważnie tutaj zastanowić. Tak, to myślę, że towarzyszące emocje podsumowuje ten, kochani, tylko proszę ostrożnie ze zdjęciami, bo to są oryginały. Czy ktoś w ten sposób pomyśli o zdjęciu cyfrowym? No nawet jeżeli to jest wydruk, nawet jeżeli to jest odbitka, nawet jeżeli to ma tą fizyczność, to przynajmniej dla mnie tam nie ma serca. No, zniszczyło się, no to kosztuje tyle a tyle, to się dodrukuje, prawda? Potrzeba drugą kopię, potrzeba trzecią, piętnastą. Tutaj jest to coś zupełnie innego. Zresztą to dotyczy tak naprawdę i technik historycznych, i fotografii analogowej. Jest ten sam mechanizm. Mnóstwo fotografów, mnóstwo zawodowców robi takie rozgraniczenie, że zdjęcia, które są za pieniążki, takie na zasadzie robię, obrabiam, oddaję, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, to są zdjęcia robione cyfrowo. A dla siebie to jakiś stary, fajny aparat i wtedy robię. W momencie, kiedy ja nad tym zdjęciem siedzę, słuchajcie, przy gumie na przykład, każde światło na tym zdjęciu, każdy jasny punkt, to jest moje dłubanie pędzelkiem. To nie jest tak, że tak było na negatywie. Czasem było, czasem nie było, czasem tam w ogóle nic nie było na negatywie. Różnie, to jest moje. Ja to wyskrobałem. I takie zdjęcie, które się samemu, tak naprawdę samemu zrobiło, się lubi. Ma się ich niedużo, co się taka rodzinka robi troszeczkę.
I w tym momencie te zdjęcia zaczynają mieć znaczenie. A jak zaczynają mieć znaczenie, to się nie dba. A jak się nie dba, to się robią coraz lepsze. Kółko się zamyka. Także nie potrafię w sobie, i zresztą niewielu ludzi, potrafi w sobie wzbudzić te same emocje, które potrafi przy cyfrze, które potrafimy wzbudzić właśnie przy technikach historii. Kolejna rzecz to jest taka moja prywatna krucjata, bo wydaje mi się, że fotografia cyfrowa zrobiła coś straszliwego w fotografii. Zabiła najważniejszą jej rolę. Fotografia, może nie najważniejszą, ale jedną z najważniejszych. Fotografia była dokumentem. Czemu mówię była dokumentem? Bo żywot zdjęcia cyfrowego jest szalenie krótki. To już dzisiaj widać, te zdjęcia mają 3 lata, 4 lata i umierają. Ich nie ma. Umierają, bo padnie dysk twardy w komputerze. Umierają, bo padnie płyta DVD, na której zarchiwizowaliśmy. Umierają, bo wlezie wirus. Albo na przykład, bo nikt nam nie powiedział, że bitki z minilabów trwałością nie grzeszą i po paru latach zaczną się mienić wszystkimi kolorami tęczy, a zaczną. Pytanie po ilu, ale zaczną. Nagle okazuje się, że to, co w fotografii było najcenniejsze, że za 20, za 30, za 50 lat, za 100 można wyjąć zdjęcia, można wyjąć klisze, można odkopać zawaloną piwnicę w Warszawie, którą zawalono po powstaniu warszawskim, wyjąć stamtąd negatywy szklane, zrobić z tego odbitki i odnaleźć tych ludzi, odnaleźć te dzieci dzisiaj. Tego w fotografii cyfrowej nie ma. Żaden nośnik cyfrowy w tej zawalonej piwnicy przez 60 lat nie przeżyje. Nie przeżyje przez 6 miesięcy. Szczególnie jak wilgocią podejdzie. To zdjęcie, które widzicie niestety w wersji cyfrowej, ma ponad 150 lat. Już nic z tamtych czasów nie zostało. Nie ma tych statków, to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Zostało tylko zdjęcie. Ja zaczynam uświadamiać, im człowiek się starszy robi, tym więcej rzeczy widzi. Zaczynam sobie uświadamiać znaczenie dokumentów fotografii przy każdym pięcioleciu matury. Jak wyjmuję swoje zdjęcia z liceum i pomimo, że co 5 lat oglądamy te same zdjęcia, wszyscy je już znamy na pamięć, to te zdjęcia są zawsze kluczowym punktem, bo nagle coś się przypomni, nagle coś się przywoła. Już było ćwierć wieku temu, a te zdjęcia są, na tych zdjęciach jesteśmy tacy, jacy byliśmy i to jest takie sympatyczne. Tak samo fotografuję troszeczkę swoje miasto, fotografuję troszeczkę swoje najbliższe otoczenie i mam zdjęcia, które pokazują rzeczy, których już nie ma i nie będzie. Fotografia cyfrowa niestety tej funkcji archiwalnej nie spełnia, co dla mnie jest o tyle przerażające, że dzisiaj dokument fotograficzny, czyli to, co robią reporterzy, to, co robią dokumentaliści. Dobrze, już. Zaraz będzie jaki kabel. Znaczy nie, scenka jest z jakim kablem. Po prostu robiliśmy kiedyś zdjęcie na plenerze wielkim formatem. Wszyscy byli pięknie ustawieni i dwóch spóźnialskich biegło. A między nami a aparatem była żyłka. Było tylko uwaga, że... I w tym momencie wyzwoliło się zdjęcie. Na szczęście aparat przeżył. Poza tym, słuchajcie, tutaj jest niesamowita możliwość manipulacji nad zdjęciem w inny sposób. Nie przez to, że ja mu dokleję nogę, której nie ma, czy coś tam stworzę w Photoshopie, tylko przez to, że ja dobieram taką technikę, jaką będę chciał. Mogę wybrać zdjęcie, które będzie ostre jak żyletka, mogę wybrać technikę, która spowoduje, że to zdjęcie się gdzieś spłynie. Mogę wybrać technikę, która będzie brązowa, która będzie czarna. Mogę, każda technika historyczna ma swój unikalny klimat. To nie jest tak, że one wszystkie będą na jedno kopyto. Nie, na jedno kopyto to jest cyfra. To gdzieś tam koniec końców jest takie samo. Ja przywiozłem dzisiaj do pokazania zdjęcia w dwóch technikach. Kto będzie chciał, ponieważ to tak troszeczkę ciężko dotrzeć do nich, ale kto będzie chciał zobaczyć z bliska, jak to wygląda, to potem zaproszę, pewnie się jakoś tutaj przebijemy. Przywiozłem
kilka gum, niestety tylko trzy oprawione, bo okazało się, że kupienie paszportu jest trudnym wyzwaniem. Czekam, aż przywiozą z Francji, bo w Polsce w hurtowni nie ma ani jednego arkusza paszportu muzealnego. Poradzimy sobie. Także nie powinno się pokazywać zdjęć nieoprawionych. Nawet ten błąd zrobiłem, kilka przywiozłem, żeby pokazać. I przywiozłem taką rzecz, która jest dosyć rzadka w ogóle jako taka, bo kilka odbitek w platynotypii z dodatkową warstwą gumy dwuchromianowej. Więc to jest raz, że platyna się robi dosyć rzadko, dwa, że technika łączona. O definicjach porozmawiam na koniec, bo to też my jako Polacy kochamy definicje, kochamy szufladki, ja nie wiem po co. Natomiast jestem po długiej dyskusji z świetnym fotografem właśnie na temat szufladek i terminologii i się mało nie pokłóciliśmy o to. Natomiast trzy słowa o mitologii dotyczącej kosztów. Bo nam wszystkim się wmawia, bo to tak trzeba chyba powiedzieć, że fotografia cyfrowa jest taka tania. Tak jest. Jeżeli mamy Photoshopa studenckiego, pirackiego, jak to zwał, ale bezlicencyjnego, to jest tanie. Jeżeli mamy legalnego, to jest 4000 na program. Jeżeli chcemy kupić średniej klasy aparat cyfrowy, 3000. Chyba, że ma być pełnoprawka. No nie, ja już mówię o średniej klasie, nie mówię o jakimś tam super profesjonalnym, bo to oczywiście możemy, mówiąc o profesjonalnym sprzęcie, to w ogóle możemy skoczyć pod niebiosa, wejść na średnie formaty. Wtedy 40 tysięcy, czy te okolice, to zupełna abstrakcja. Ale już zostańmy przy tym aparacie średniej klasy, 3000 zł. Dodajmy sobie do tego optykę, no niech ta optyka będzie powiedzmy średniej klasy, znowuż. Myślę, że nie skłamię, jak powiem, 8 za komplet obiektywów. Oczywiście można kupić plastiki po 200 za sztukę, no ale to po co ten aparat? Czyli mamy 11 tysięcy plus ewentualny Photoshop, mamy 15 tysięcy złotych. Dobrej klasy aparat wielkoformatowy, którego używam przy pracy w technikach historycznych, kupiłem za 850 zł z obiektywem. Aparat ma jeszcze taką fajną funkcję makro, że jak go bardziej rozciągnę, to mam makro. I jest makro razy kilka, a nie jeden do jednego, tak jak to jest w cyfrze, więc można w ogóle cuda na kij robić. Obiektyw tak w granicach 300 zł. Czyli teraz biorąc pod uwagę, że ta całość mi kosztuje 1500, to zostało mi 9500 zł na materiały. Ja nie sądzę, żebym to w tym dziesięcioleciu, robiąc zdjęcia poniekąd zawodowo, wykorzystał. A jak nie wykorzystam, to za 10 lat ta cyfra i tak się rozwali. Będzie trzeba kupić drugą. Czyli mamy kolejne 10 tysięcy. Fotografia analogowa jest jeszcze ładniej, bo dobry aparat można kupić za 250 zł. No, ja już mówię o takim fajnym aparacie. Fajnym z obiektywem. Tak, tak. Nie, za 50 można kupić, tylko ja już mówię o takim sprzęcie, na którym chcę pracować. Ostatnio sobie kupiłem świetny średni format za 600 zł. Pentaxa. Pentaxa. No daj Boże. No. 35 tysięcy w wersji cyfrowej. Ja dziękuję, postoję. Na koniec jeszcze te szufladki, ponieważ ja mówiłem o technikach historycznych jako takich, czy mówiłem w ogóle o technikach niecyfrowych. Będziecie się spotykali głównie z trzema terminami, których ja szczerze powiedziawszy nie rozumiem. Ja bardzo nie lubię. Ja lubię ten ostatni. Techniki historyczne, czyli wszystko, co było przed fotografią srebrową jako taką. Techniki szlachetne, czyli te wybrane techniki historyczne, które akurat używają dwuchromianu, którego nie można kupić legalnie, ale można nielegalnie za grosze. I techniki specjalne, czyli wszystko inne, co nie jest srebrowe i nie jest cyfrowe. Znaczy to i wszystko inne, taki najszerszy termin. Jak się wchodzi na jakikolwiek portal angielskojęzyczny, tego terminu w ogóle nie ma. Ten termin nie ma odpowiednika. To jest taki bułhakowski wymysł, który w Polsce się bardzo przyjął i my go bardzo lubimy. Natomiast coraz częściej się przyjmuje techniki historyczne i szlachetne jako jedno.
Jak się rozmawia na przykład z profesorem Pytlińskim czy z innymi historykami, to oni mówią, że to są techniki szlachetne. Definicyjnie to nie jest prawda, ale kto się tym przejmuje, ważne, żeby fajne zdjęcia być. Czy jakieś pytania od Państwa, coś, co mogę dopowiedzieć? Nie? Wynudziłem. Ja bym zapytała właśnie o polecenie aparatu analogowego, bo sama dość dużo strykam, mam na przykład Starta, jeden taki polski aparat. Niestety się zacina czasem. No, Starty tak mają. Dokładnie. No i chciałam właśnie zapytać nad innymi perspektywami. No wie Pani, Starty jest średni format, jeżeli dobrze pamiętam. Wie Pani, można Flexareta za 350 zł kupić czeskiego, bardzo fajnego. No, mnie z tym Pentaxem przyfarciło, one normalnie są troszkę droższe. Dokładnie. Ale Pentacona można jeszcze cały czas z dwoma, trzema szkłami koło 1000 zł kupić. A NLD-owska optyka, daj Boże. Daj Boże, że mój Canon miał taką optykę. No ja właśnie na przykład do cyfrówki, już nie wiem co Pan o tym myśli, czy Pan próbował. Używam obiektywów na M42. No oczywiście. Właśnie takich przekręcanych. Oczywiście, że tak. Zupełnie inaczej te zdjęcia wychodzą, też obiektyw jest od 100 do powiedzmy chyba 700 zł mniej więcej. Dokładnie, nie, oczywiście, słuchajcie, to nie jest tak, bo znowuż reklama firm produkujących sprzęt stara się nas przekonać, że to co oni robią to jest w ogóle ósmy cud świata. To jest bzdura. Cały rozwój fotografii od końca XIX wieku, techniczny rozwój, ma tylko jeden cel, żeby łatwiej było. To nie jest tak, żeby lepiej było. To, co można było technicznie zrobić w drugiej połowie XIX wieku, to już był szczyt możliwości, już nic lepszego nie wymyślono. To tylko, że zamiast takie, to teraz to jest takie. Zamiast nosić to, ciągnąć ze sobą na wózku, to wkładamy do kieszeni. No i to jest jedyna różnica. Także, jeżeli jest możliwość na przykład właśnie przez pierścienie pośrednie podpiąć optykę z lat 80., 70., 50. pod aparaty cyfrowe, to stówę można kupić obiektyw lepszy niż kanonowska. Troszkę mnie się to przekłada na sytuację dotyczącą książki. Książki drukowanej i tej w wersji elektronicznej. Ponieważ ja jestem tradycjonalistką i nadal korzystam przede wszystkim z książek drukowanych, mam nadzieję, że przyjemność z ich korzystania będzie trwała jak najdłużej. One również wymagają troszkę więcej od nas, większego zaangażowania, większego trudu. Myślę, że przyjemność nieporównywalna. Ale wracając do Pana słów, bardzo Panu dziękuję. Nad konkursem, nad wyłonieniem laureatów trudziło się jury, którego członków chciałabym, żeby Państwo poznali. Członków jury chciałabym przedstawić, żeby było wiadomo na kogo spada odpowiedzialność za wybór pracy. Do jury należeli pani Iwona Grabowska, która właśnie się przepycha, pan Łukasz Bojarowski, proszę się pokazywać, pan Tomasz Karpiński i pan Rudolf Stybar. W pracach jury uczestniczyła jeszcze pani Arleta Ciechanowska, która niestety nie mogła do nas dotrzeć. Niemniej wszystkie te wymienione osoby znają się na fotografii, wiedzą co robią. Ewentualne pretensje, proszę. Myślę, że oddam głos pani Iwonie, która kilka słów opowie o tym, jak wyglądały obrady. Padło na mnie, ale umówiłam się z panem Rudolfem, że podzieli się ze mną ciężarem. Ja będę mówić, a on będzie potakiwał naprawdę z pełnym poparciem. Więc tak, jury zebrało się, zobaczyło ogromny stos fotografii, zatchnęło jury. A następnie przystąpiło do pracy. Niestety okazało się, że dyrekcja była nieugięta i nie da się przydzielić 95 nagród. No i musieliśmy, prawda, zrobić selekcję. Zrobiliśmy jedną, drugą, trzecią, piątą. No zaczęło się coś wyłaniać. Do scen gorszących, informuję uprzejmie, nie doszło, mimo że dosyć nastroje były gorące. Natomiast niczyja nietykalność cielesna nie została naruszona. Grube słowa też nie padły.
No i suma summarum okazało się, że mamy podobne zdania, wybierając fotografię, więc po 2 godzinach, otarszy pod szczoła, mieliśmy czołówkę. Przyznaliśmy wyróżnienia, przyznaliśmy główne nagrody. Co prawda nie było pełnej jednomyślności, ale stosunkiem 3-2 miejsca na podium zostały ustalone. A teraz bardzo proszę, zobaczcie Państwo, z czego wybieraliśmy. To będzie po prostu przegląd zdjęć, które wpłynęły na konkurs. Nie wszystkie, niektóre. Taki. Czas przejść do tej najbardziej wyczekanej części naszego spotkania. Poproszę jednego z jurorów o pomoc. Poproszę. Przechodzimy do wyróżnień. Jury przyznało 5... Przesuwam się. Przyznało 5 równorzędnych wyróżnień. Myślę, że może. Sylwia Królak za zdjęcie Czym skorupka za młodu otrzymuje od nas wyróżnienie. Zapraszamy. Kolejne zdjęcie i kolejne wyróżnienie. Grzegorz Piaskowski, czytając Hessego. Pan Grzegorz nie dojechał. Jury doceniło zdjęcie głównie ze względu na hard ducha modela. No ładne cacko! Kolejne wyróżnienie to Eryk Zawadzki. I nie widzę, przepraszam. Odpoczynek, pani głowa. Pana Eryka również nie mamy. Wow! Wyróżniona praca to Tom, uduchowiony prozą. Autorem jest Tomasz Piechel. Nie mamy laureata. Wow! Praca Lekarstwa na zło, której autorem jest Natanel Łucarz, otrzymała wyróżnienie. Cieszymy się bardzo.
Dokładnie. Brawo. I teraz ta najważniejsza część, bo przechodzimy do nagród. Przypomnę, że w regulaminie konkursu zaznaczyliśmy, że będą trzy nagrody finansowe. Trzecie miejsce 300 zł, drugie miejsce 500, pierwsze miejsce 700 zł. No i po prostu ogłosimy. Trzecie miejsce. Chwila napięcia. Chwila napięcia. Trzecie miejsce to praca Ulotnie. Autorem jest jej Dawid Rycombel. Wiemy, że nie dojechał. Laureat uprzedzał, natomiast przygotował dla nas niespodziankę. Witam. Nazywam się Dawid Rycombel, jestem autorem jednego ze zdjęć, które zostało wyróżnione w konkursie. Niestety nie mogę odebrać nagrody osobiście, więc stworzyłem ten oto filmik, aby podziękować wszystkim za docenienie mojej pracy. Zdjęcie, które wysłałem, stworzone było specjalnie na ten konkurs. Razem z bratem postanowiliśmy udać się do pobliskiego domu na ten właśnie strych, gdzie zrobiliśmy to zdjęcie. Kilka rekwizytów, jak walizka, krzesło, już tutaj były. Wzięliśmy tylko ze sobą książkę, garnitur i to wszystko. I tak w sumie powstało to zdjęcie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za docenę naszej pracy. Jest to dla nas wielki sukces. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce. Prosimy o pracę. Drugie miejsce zajęli Państwo Jola i Franciszek Kluczyńscy za pracę pod tytułem Marzenia pluszowego misia. Czy mamy laureatów? Cieszymy się bardzo. Ja jeszcze może powiem słowo. To jest biblioteka w Krynkach na Podlasiu i tu pani narzekała, że na warunki panujące w bibliotece, więc myślę, że oni by bardzo zazdrościli tego, co państwo tu mają. Uczestników z Podlasia nie było, ale przynajmniej klimaty podlaskie. Właśnie tym klimatem zdjęcie ujęło. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Przepraszam bardzo. Jury, poproszę się odwrócić, tak? Padą, nie tyłem. Przepraszam bardzo, ponieważ to jest ta nagroda, o której prawie zapomniałam, tak? Gratuluję serdecznie. Proszę bardzo. Popełniła gafę, ale mam nadzieję, że Państwo by się upomnieli. No cóż, przechodzimy do głównej nagrody, do miejsca pierwszego. Chwila napięcia. Tu również zostaliśmy uprzedzeni, że laureat nie może pojawić się, czego zresztą żałuję, ale o tym opowie Państwu sam. O, witam wszystkich serdecznie. Moje nazwisko Waterman. Jestem autorem zdjęcia wyróżnionego na konkursie fotograficznym organizowanego przez Bibliotekę Miejską w Kwieciu. Tytuł mojej fotografii brzmi Wojny na kartach historii. W tym momencie chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy docenili moje zdjęcie i nagrodzili je. Wprawdzie nie wiem, którą nagrodą, ale już jestem dumny. No cóż, w tym momencie opowiem co nieco na temat tego, w jaki sposób wykonałem to zdjęcie. Po pierwsze pomysł. Pomysł przyszedł mi do głowy dość niespodziewanie, ponieważ kiedy szukałem książek, starych, żółtniętych książek w piwnicy, do innego zdjęcia na ten właśnie konkurs, w ręce trafiły stare żołnierzyki, które kiedyś kupił mi dziadek. Kiedy przyniosłem je do domu, ustawiłem na stole pomiędzy książkami dzieła dopełnił ten job, który wypełnił świetnie targ. No cóż, zdjęcia robiłem mniej więcej około 2 godzin, z czego rodzice byli średnio zadowoleni, ponieważ zajmowałem pół dużego pokoju. I to chyba na tyle.
Teraz chciałbym wszystkich przeprosić za to, że nie jestem tam z wami. Niestety nie mogłem przybyć ze względu na studia. Jestem studentem Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Geografii. Nie fotografii, tylko geografii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze raz dziękuję za wyróżnienie. Do widzenia! Proszę Państwa, dla utrwalenia osób odpowiedzialnych za dokonanie tego wyboru, poproszę jury, chciałabym podziękować. I jeszcze raz uścisnę dłoń. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Bojarowski, pani Iwona Grabowska. Pan Rudolf Stybar. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Karpiński. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo za przyjemność, której nam dostarczyliście, przysyłając swoje zdjęcia w takiej ilości, w takim wyborze i z tyloma pomysłami. Bawiliśmy się przy tym naprawdę przednio. Dziękuję. Mam nadzieję, że to korzyść obopólna. Jury się bawiło, uczestnicy mogli skorzystać, niektórzy wyjadą stąd z nagrodami. Że myślę, że warto było. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie, za udział w naszym konkursie. Bardzo było nam miło Państwa gościć, ale to jeszcze nie koniec. Dlatego, że chciałabym Państwa przede wszystkim zaprosić do udziału w innych naszych przedsięwzięciach, bo sporo ich organizujemy. Chciałabym zaprosić serdecznie do obejrzenia wystawy w holu naszej biblioteki. Tam pokazujemy zdjęcia, które nadeszły na nasz konkurs fotograficzny. No i ostatnia rzecz. Chciałabym Państwa zaprosić na poczęstunek do wypożyczalni dla dzieci, naprzeciwko czytelni. Dziękuję Państwu serdecznie. To tam są dalej. Tam, chodź, ty pokażesz. A to widziałaś? Co? Widziałam. Idealne. To nie dobre. Owszem. Bardzo dobre. Bardzo dobry pomysł przede wszystkim. W ogóle jest dużo bardzo ładnych, naprawdę. Naprawdę. Niektóre są po prostu. Ja na przykład bym nie wybrałam. Naprawdę, to podobało. Ciężko byłoby wybrać. Ciężki wybór. No tak, po prostu prawo. Macie panie rację. Naprawdę. Ja teraz nie mogę wybrać. Tak, takie pasowe, jak nieba.